Cześć! Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie postanowiłem w końcu coś zrobić z dwiema moimi CC'ami, które mam. Nie tak dawno temu trafiłem drugą a na dobrą sprawę jeszcze pierwszej nie mam na 60 poziomie. Ma 6 gwiazdek 30 kilka poziomów i to tyle. Na szczęście w CC jest dobre to, że żeby z niej na pająku skutecznie korzystać wycisnąć z niej maxa, wcale nie musimy w, niej, w nią ładować maksimum książek, nie musimy mieć jej na najwyższym poziomie, nie musimy mieć masterek i nie potrzebujemy jakiegoś super sprzętu w związku z tym postanowiłem wykorzystać innych czempionów, których jeszcze mam i zbudować sobie nowy usprawniony team na, na Pająka 25 i dzisiaj właśnie chcę tego, ten team Wam zaprezentować jest to team, który robi Pająka 25 w 14 sekund i już wam pokazuję, kogo ja tutaj wykorzystuję. Wejdźmy na Recently Used, i tutaj pięciu z góry widzicie, y, pięciu czempionów, której wykorzystuję. Mam do tego Crypt King Grala, jak widzicie, y, chodzi pół nagi. Mam dwie Cold Heart i dwie CCM. Jedna nawet nie jest asendowana, 37 poziom, druga tak naprawdę była na pierwszym poziomie, kiedy zaczynałem. Te poziomy, które ma 19 poziomów, nabiłem robię, testując ten team. No więc, yy, no może przejdźmy po prostu do walki, i tu Wam pokażę, jak ten team dokładnie wygląda. Spider 25 tutaj to jest mój team. Przejdźmy do Team Setup. I zacznijmy od, najpierw od najszybszego czempiona. To jest ta jedna z moich cold Coldheart. Ona musi być szybsza od, mm, od CC, najszybszej CC, dlatego że e, jak ona się ruszy, to dwa dodatkowe ostatnie pajączki jeszcze się pojawią, i w tym momencie CC może wrzucić już swoje HP burn na wszystkich. Także pierwsza, która rusza się, to jest Cold Heart, Zaczynamy od jej hard po to, żeby dać już obrażenia, plus obniżyć turmiter bossa. Ona ma akurat 202. Przydałoby się tutaj troszkę więcej akuracji powyżej 300. Tak, 305 to jest idealny punkt, który potrzebujemy, więc mogę tu jej troszkę, yy, troszkę dołożyć. Poza tym 75 crit rate, ponieważ hartsery już ma wbudowane 25 i dużo crit damage. Także pierwsza rusza się. Cold Hard yy, prowokuje do pojawienia się kolejnych dwóch pajączków i wtedy rusza się ta szybsza i tak ona ma 166 spidu. ważne żeby wszyscy mieli więcej niż 150 tak 151 w górę ponieważ 150 to jest punkt w którym zaczynają ruszać się pajączki więc tak ona jest druga najszybsza 166 mamy tutaj odpowiednią ilość accuracy i co ona robi ona wrzuca na początek używa swojego A3 i wrzuca na wszystkich HP Burn. Ważne, żeby tutaj była wyksiążkowana tak, żeby miała 100% szans, także do piątego poziomu cooldown już nie ma znaczenia. Więc chcemy, żeby ona e, wrzuciła na wszystkich HP Burn. Jeżeli wrzuci na wszystkich, to rusza się jeszcze raz. I jeżeli rusza się jeszcze raz, to wtedy używamy jej A2. E, gdzie tutaj również mam e, piąty poziom Książek po to, żeby miała 100% szans na wrzucenie Weekend, Decrease Defense, do tego potrzebuje accuracy i potem to, co nas interesuje najbardziej, to aktywowanie HP Burn. Do tego, do tego już nie potrzebuje accuracy, aktywuje HP Burn, zadając mnóstwo obrażeń e, głównemu pająkowi. I w tym momencie, jeżeli ona się rusza, to e, potem. Jest Crypt King Graal, i on tutaj jest idealny. On jest troszkę wolniejszy od CC, to jest ważne. Accuracy mógłbym jeszcze troszkę podkręcić do 200, do 300, ale to, od czego, czego od niego oczekujemy, to, żeby użył swojego A3, ponieważ tutaj wrzuca Freeze na wszystkich na jedną turę, więc pajączki będą wykonywać swój ruch. Nie będą nas atakować, bo są pod wpływem freeze'u, ale obrażenia otrzymają, więc to jest najważniejsze, żeby zablokować ich wszystkich. On jeszcze jednocześnie wrzuca HP burn, który nie może być rezystowany na 3 tury. To jest dodatkowy bonus, ale jeżeli tutaj użyjecie kogoś, kto po prostu wrzuci freeze albo provoke na wszystkich, nie provoke, stan na wszystkich, to również będzie ok. Dlaczego nie prowok? Dlatego, że prowok yy, nie sprawi, że pajączki się nie ruszą, tak? One zaczną atakować, co wydłuży całą walkę. więc Chcemy po prostu ich totalnie zablokować, żeby otrzymali obrażenia, ale się te pajączki nie ruszyły. Więc później rusza się Crypt King Gral, i tutaj, w tym momencie, mamy jeszcze drugą Coldheart, która u mnie jest najwolniejsza, 153 i ma odpowiednie staty, że, żeby zadać. Y, odpowiednie obrażenia, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ona będzie przed kryptingralem, czy po, czy przed tą drugą ją tutaj, czy po niej to już nie ma mniejszego, to już ma mniejsze znaczenie. No i na koniec u mnie, a one są nawet u mnie najwolniejsze, myślałem, że ta Colchart, ale ta ma jeden punkt speedu, mniej ważne, żeby było 151 przynajmniej. I ona, jak widzicie, w ogóle nie ma książek, nie ma accuracy. Jedyną rzeczą, którą ona ma zrobić, to ma aktywować HP burn jeszcze raz, co da nam drugą falę drugich obrażeń. Potem chyba jeszcze dwa pajączki muszą się ruszyć po to, żeby wszystko zakończyć i to będzie koniec. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to trwa 14 sekund. Może być tak, że ta pierwsza sesja hmm, Gdzieś HP Burn nie wejdzie, zawsze mamy te 3% szans, że HP Burn nie wejdzie. Wtedy ta walka może potrwać dłużej, wtedy to trwa 20-21 sekund, ale mimo wszystko jest to 100% skuteczności yy, i zawsze wygrywamy. No i rozpoczynamy walkę. Mamy już trochę pajączków, teraz hard seeker. Pojawiają się kolejne dwa HP Burn, aktywacja. Script King Ralph, Freeze, drugi hard seeker, druga aktywacja, i już prawie jest po wszystkim. I tyle. 14 sekund. I pająk nie żyje. Zobaczmy jeszcze raz. Ponownie. Hard seeker. Mamy dwa pajączki. HP burn. O, tutaj na jednego nie weszło. Teraz to jest ta sytuacja, kiedy może pójść coś nie tak. I ponownie HP Burn na wszystkich I 20 sekund Mimo tego, że mieliśmy jednego rezysta To Poszło, wszystko OK. Zobaczmy jeszcze raz Mamy pajączki Hard Seeker Dwa kolejne HP Burn Aktywacja Teraz Freeze na wszystkich, drugi Hard Seeker Druga aktywacja I ruszą się jeszcze parę razy i znowu 14 sekund i po zabawie. Naprawdę bardzo fajny team, yy, bardzo skuteczny. Jak mówiłem, 100% skuteczności. Jeżeli ten jeden rezyst gdzieś się nie pojawi, to jest to 14 sekund. I jeśli się pojawi, to jest to około 20 sekund, ale zawsze jest skutecznie. Yy, I to jest no, poprzedni team, tak od 30 do 40 sekund. Sobie radził z tym pająkiem, więc jest to dla mnie dwukrotne obcięcie czasu. Na koniec, jeszcze szybko pokażę Wam, jak mam tych championów zbudowanych. Tak, część z nich, tak jak Crypt King nie ma żadnych rzeczy. Widzimy, ja naprawdę tutaj z niego zdejmowałem rzeczy, bo był w pełni ubrany. Jego staty wyglądają tak. Dołożę mu jeszcze tylko tę troszkę akuracji, żeby miał 305. Poza tym wszystko, liczy się tylko ten speed, żeby był nieco wolniejszy od najszybszej CC. I to tyle. E, masterki, akurat, ma takie, e, ale gdyby nie miał masterek, żaden sposób by to niczym nie przeszkadzało. To jest pierwsza Cold hard. Jej musiałem ściągnąć buty, bo była y, dużo szybsza, ale generalnie ma takie staty. No, liczy się to, żeby była. To jest ta druga kolhard, żeby była szybsza od pajączków. Miała się przynajmniej 75 crit rate, yy, dużo crit damage i powyżej 300 accuracy. Masterki ma takie, jest wyksiążkowana. Druga hard, ta szybsza, ta jest akurat w pełni ubrana yy, 202 speedu, 75 crit rate, yy, dużo crit damage, dużo accuracy. Masterki wszystkie są takie same. No i teraz dwie CC'e. To jest ta szybsza CC'a, nie jest w pełni ubrana. Mamy tutaj 166 speed i odpowiedni accuracy. Książki tutaj mamy 4 tutaj, 4 tutaj po to, żeby mieć 100% szans. Cooldowny nie są ważne. Masterek w ogóle nie ma. A ta druga ma tylko i wyłącznie buty po to, żeby być e, szybsza od pajączków. Tak to wygląda, 152 speedu. Tutaj żadnych książek, żadnych masterek, więc minimalny wysiłek, żeby tą drugą CCE zbudować. OK, To będzie z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że ten team Was troszkę zainspiruje. To oczywiście jest team dla tych bardziej endgame'owych graczy, ale ci, którzy są nieco wcześniej, też z czasem mają szansę na zbudowanie sobie dostanie dwóch CC, dostanie tych czempionów i zbudowanie sobie takiego timu. Okej, okay. ja się żegnam. Mówił do was Samael. Cześć.